Wyobraź sobie, że budzisz się rano, wyglądasz przez okno i widzisz coś takiego. Ni to jesz, ni aż szczurka. Dobra impreza była wczoraj, pewnie byś pomyślał, ale gdybyś miał zacięcie badawcze i podszedłbyś bliżej, by dokładniej przyjrzeć się temu dziwadłu, zauważyłbyś, że zwierzę to, choć wygląda jak ssak, znacznie się od ssaków różni. Jest prymitywnym, jakby prehistorycznym wręcz ssakiem. W łacinie stwory tego typu nazywane są obrazowo jednootworowcami, bo mówiąc wprost, w przeciwieństwie do wszystkich ssaków, mają tylko jeden otwór wydalniczy. U ssaków mamy do czynienia z oddzielnym układem moczowym, wydalniczym i rozrodczym. U jednootworowców, czy inaczej stekowców, wszystkie te układy mają jedno ujście w kloace, czy steków właśnie, podobnie jak u gadów. A zatem jednootworowce stanowią wyjątek od reguły. To jakby żywe ogniwa pośrednie pomiędzy gadami a ssakami. Zwierzęta, które zatrzymały się na wczesnym etapie ewolucji. Wszystkie zasiedlają szeroko pojętą krainę australijską. Krainę miliony lat temu odciętą od reszty świata i dlatego tak odmienną. Kolczatki to oprócz dziobaków jedyne takie stwory żyjące dziś na Ziemi. To o nich dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Kolczatka, którą widzieliśmy na początku, przyszła do miski z wodą nie tylko po to, by się napić, ale przede wszystkim, by się ochłodzić. Kolczatki, tak jak dziobaki, czyli równie słynne stekowce, którym poświęciłem osobny odcinek, są stałocieplne, jak przystało na ssaki, ale mają najniższą temperaturę ciała w królestwie ssaków. Wynosi ona zaledwie 30-32 stopnie. Kolczatki nie pocą się, a ich wąski ryjek, podobny do tego, jakie mają mrówkojady, utrudnia dyszenie, przy pomocy którego zwierzę mogłoby się schłodzić. Jedynym zatem sposobem na przetrwanie w upalne australijskie dni jest chłodzenie się w wodzie. Kolczatki, mimo iż wyglądają na dosyć niezdarne, świetnie pływają. A z wyżej wspomnianego powodu lubią trzymać się w pobliżu zbiorników wodnych i uwielbiają się w nich kąpać. Ich specyficzny ryjek w czasie pływania świetnie sprawdza się jako fajka do oddychania i nawet z wyglądu przypomina nieco ten sprzęt do nurkowania. Z kolei w czasie chłodniejszych pór roku kolczatki mają również strategię pomocną w radzeniu sobie z zimnem. A trzeba wiedzieć, że na Tasmanii, gdzie kolczatki także żyją, bywają chłodne zimy i na niektórych tamtejszych obszarach zdarza się nawet śnieg. Kolczatki w tym czasie obniżają temperaturę ciała nawet do 5 stopni i zapadają w letarg. Nic nadzwyczajnego, ktoś mógłby powiedzieć. Ssaki z naszej strony kuli ziemskiej również to potrafią. Dobrze, przejdźmy zatem do tych unikalnych cech kolczatek, o których nie tylko naszym ssakom, ale w ogóle jakimkolwiek ssakom świata, poza tymi dwoma rodzajami stekowców, w ogóle się nie śniło. Wspomniana wyżej kloaka, czyli jednootworowa koncepcja układu wydalniczego i rozrodczego, to najbardziej niezwykła cecha u tych parassaków. Wszystkie inne ssaki w swojej historii ewolucyjnej również miały taki system, ale go udoskonaliły. Poza kolczatkami i dziobakami żadne współczesne ssaki nie żyją już z tak archaicznym w dziejach życia na Ziemi rozwiązaniem. Jest ono typowe dla gadów, nie dla ssaków. Nie zagłębiajmy się może w układ wydalniczy kolczatek, jakkolwiek to brzmi. Jest jaki jest. Prymitywny to dobre określenie. Przyjrzyjmy się natomiast układowi rozrodczemu tych kolczastych stworów, bo jest on czymś naprawdę niezwykłym we współczesnej przyrodzie. Jest dokładnym pomieszaniem gadziego i ssaczego systemu rozrodczego. A więc kolczatki składają jaja. Zazwyczaj jest to jedno niewielkie jajo. Gdy wydostanie się ono z kloaki, jest przenoszone przez samicę do specjalnej kieszeni, torby, podobnej do tej, jaką mają kangury. Po 10 dniach wysiadywania, a precyzyjnie mówiąc trzymania go w torbie przez samicę, z jaja wykluwa się bardzo malutkie, młode, ślepe i bezradne. Po wyjściu z jaja instynktownie kieruje się ono do gruczołów mlekowych na ciele samicy. Nie są to jednak sutki, tak jak u innych ssaków, a raczej zwyczajne otwory w skórze, którymi mleko swobodnie wypływa na sierść i jest zlizywane przez młode.
Dopiero gdy młode dobrze przyssa się do takiego ujścia gruczołu, przekształca się on w niby sutek. Prymitywizm tego rozwiązania jest bardzo wyraźny. Jest ono jakby wcześniejszym szczeblem ewolucji w porównaniu z bardziej zaawansowanymi ssakami. W przerwach pomiędzy karmieniem młode przebywa w wykopanej przez samicę norze. Może ono zostawać w niej samo nawet przez kilka dni, podczas gdy samica zdobywa w tym czasie pożywienie, by mogła wytworzyć odżywcze mleko. Młode kolczatki wykluwają się na bardzo wczesnym etapie rozwoju i zanim będą gotowe opuścić norę, muszą w niej spędzić co najmniej pół roku. Do życia w norze kolce nie są jeszcze potrzebne. Rozwijają się zatem bardzo powoli, a młode, półnagie kolczatki wyglądają bardzo pociesznie. W momencie opuszczenia nory kolce u młodych są już rozwinięte. Są one przekształconymi włosami i pełnią funkcję obronną, czyli dokładnie tą samą co u naszych jeży. Europejskie jeże i kolczatki australijskie to zwierzęta z dwóch różnych krańców świata. Zupełnie nie są ze sobą spokrewnione, a mimo to wykształciły ten sam sposób obrony. Kolce to proste, ale jakże skuteczne rozwiązanie obronne. W naturze powstało ono wielokrotnie i niezależnie od siebie. Wiele zwierząt posługuje się tą bronią. Kolczatki w momencie zagrożenia, tak jak i jeże, zwijają się w kulkę bądź przywierają do ziemi. Mają jednak w zanadrzu także drugą, równie skuteczną sztuczkę. Potrafią błyskawicznie zakopywać się w ziemi. Mają potężne i bardzo silne pazury, które ułatwiają zdobywanie pożywienia, ale świetnie nadają się także po prostu do kopania w ziemi. Zakopując się, kolczatki mogą ochronić się nie tylko przed drapieżnikami, ale również na przykład przed pożarem. W czasie upalnego australijskiego lata pożary zdarzają się dość często. Kolczatki wyjątkowo dobrze sobie z nimi radzą. Potrafią przetrwać przy niskiej zawartości tlenu i przeczekać pożar pod ziemią. Zapadają w tym czasie w stan odrętwienia, spowalniają metabolizm i obniżają temperaturę ciała. Wielu badaczy wskazuje na to, że zapewne takie właśnie zdolności wczesnych ssaków pozwoliły im przetrwać upadek słynnego meteorytu, który spowodował zagładę dinozaurów oraz większości życia na Ziemi 66 milionów lat temu. Ciemności i pożary panowały wtedy przez co najmniej rok. To było gwałtowne, masowe wymieranie. Kolczatki potrafią zatem skutecznie bronić się przed drapieżnikami i różnymi przeciwnościami losu. Można porównać je do żółwi, czyli innych bardzo długowiecznych zwierząt, opancerzonych gadów. Kolczatki, jak na ssaki tej wielkości, żyją wyjątkowo długo. W niewoli mogą dożyć nawet 50 lat. To nie przypadek, że właśnie zwierzęta opancerzone czy kolczaste, krótko mówiąc potrafiące unikać śmierci w szczękach drapieżników, są długowieczne. Kolczatki ze swoim specyficznym, długim ryjkiem przypominają mrówkojady. Tu znów mamy do czynienia z konwergencją. Oba te rodzaje zwierząt żywią się głównie mrówkami i termitami i oba mają bardzo podobne aparaty gębowe, mimo iż wcale nie są ze sobą blisko spokrewnione. Oba te aparaty gębowe powstały niezależnie w naturze. Po prostu do zlizywania drobnych owadów z różnych niedostępnych miejsc i dziur w ziemi nie ma lepszego rozwiązania niż długi ryjek z jeszcze dłuższym, szybkim, giętkim i lepkim językiem. Oba te zwierzęta nie mają także zębów, a owady miażdżą czymś w rodzaju dziąseł. Do namierzania ofiar kolczatki posługują się niezwykle czułym węchem, a także elektroreceptorami umieszczonymi na końcu pyska. Badacze zaobserwowali nawet kompletnie ślepą kolczatkę w naturze, która mimo swojej ułomności, dzięki tak genialnym innym zmysłom, mogła przetrwać przez bardzo długi czas. Kolczatkom, mimo iż niektóre ich gatunki i podgatunki są bardzo rzadkie, generalnie nie grozi jednak obecnie wymarcie. Niektóre z nich są powszechne i zasiedlają rozległe terytoria. Mogą przetrwać w rozmaitych środowiskach, żyć na terenach pustynnych, leśnych, a także na obszarach rolniczych. A zatem ich strategia przetrwania jest niezwykle skuteczna. Nawet dzisiaj, w antropocenie, czyli niezwykle trudnym dla większości zwierząt okresie, zwanym czasem szóstym masowym wymieraniem w dziejach Ziemi. Obecne masowe wymieranie, z jakim mamy do czynienia, różni się od pięciu poprzednich tym,
że jest ono wywołane przez jeden gatunek – Homo sapiens, a nie przez katastrofy naturalne, jak to bywało do tej pory. Kolczatki zatem, mimo swojego prymitywizmu, najwyraźniej odporne są nawet na nas. Tak więc biologiczne strategie przetrwania w naturze wcale nie muszą być niezwykle złożone i zaawansowane, by sprzyjać przetrwaniu. Czasem świetnie sprawdzają się także te proste, wręcz prymitywne. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.